Dzień dobry, nazywam się Marta Mackę, a to jest kolejny odcinek programu Reklamiara. A w Reklamiarze, jak sama nazwa wskazuje, rozmawiamy o reklamie, a dokładnie o jej historii, transformacji i o czasach dzisiejszych. A zatem dzisiaj moim gościem, a raczej gościnią, jest Dorota Haller. Cześć Dorota. Cześć, dzień dobry. Dzień dobry. Dorota jest CMO, czyli dyrektorką dyrektorką marketingu, komunikacji i e e-commerce Huawei, mhm. ale wcześniej pracowałaś w marketingu wiele, wiele lat. Od 1995 to jest taka... Nawet wcześniej. <laughs> W, marketingu. Nie, w marketingu, nie, tak. marketingu nie, no widzisz, ja sprawdziłam. Tak, 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 nie. w reklamie wcześniej, ale reklamiara stąd prostuje, tak. że w reklamie wcześniej. Byłaś tak. szefową marketingu wielu firm, wielu, wielu organizacji, ale tak jak powiedziałaś, zaczęłaś swoją karierę w reklamie, w agencji sieciowej Saatchi Saatchi, no to w ogóle początek lat 90. dziewięćdziesiątych Saatchi Saatchi, totalne wow. Szał. Szał kompletny. Absolutny, tak. To powiedz proszę, tak na sam początek. O początku. Hmm, e, to był wspaniały początek. Ja muszę powiedzieć <noise> Tobie i Państwu, że to był wspaniały początek. To były takie czasy, kiedy ja czułam, e, będąc account executive, czyli takim e, accountem, organizatorką e, e, kampanii, takim człowiekiem, który od, od wszystkiego, może dla Państwa, którzy od nie wiedzą... Od koordynacji, współpracy tak, pomiędzy tak. agencją, udziałem kreacji, działem z, tak. strategii nie było wtedy, Nie było wtedy jeszcze. strategii, był dział mediów, Opiekun dział... klienta. Ładnie brzmi. Opiekunką klienta. Byłam opiekunką klienta, proszę Państwa. Natomiast wydawało mi się, że ja zmieniam świat. Wydawało mi się, że wprowadzamy gospodarkę wolnorynkową, Polskę w gospodarkę wolnorynkową i że jesteśmy po prostu innowatorami i zmieniamy absolutnie świat. To były wspaniałe czasy entuzjazmu, przyjaźni, tworzenia wszystkiego na nowo. Każda kampania, duża i mała, była rzeczą nową. Badania rynku były. Rzeczą nową. To, że się pracowało po angielsku, było rzeczą nową. Nowe było wszystko. Ja nawet nie umiem zacząć, Marta. Nie wiem, od czego by tutaj zacząć, żeby powiedzieć, jak wtedy było, ale było e, entuzjastycznie i dynamicznie i wspaniale. Ja te czasy wspominam absolutnie <gry> rewelacyjnie. No dobrze, ale masz ogromne doświadczenie. Obserwujesz marketing i reklamę przez te prawie 30 lat. Albo nawet 30, wstydzę e... się w ogóle przyznać. <laughs> Bardzo dużo się zmieniło. Tak. E... I trochę sobie w tym programie wspominamy takie rzeczy, których już nie ma. Czyli jak to było Nostalgia. przed internetem? <laughs> tak. Nawet mój mąż mi powiedział, że mówi już przestań o tym internecie. No ale były czasy były. przed, tak. a potem są czasy po. Tak. To jak się pracowało? Takie twoje najbardziej takie żywe i, i dziwne, z dzisiejszej perspektywy wspomnienia, jak się wtedy pracowało na Moliera w biurze tak. Sacci, w którym później ja też pracowałam, tak. więc te niektóre rzeczy też pamiętam. Znaczy... Słuchaj, to są rzeczy, które są i merytoryczne i kompletnie poza. Na przykład to, ja wówczas paliłam papierosy, nie jestem z tego dumna, ale miałam popielniczkę na swoim biurku i paliłam papierosy w biurze. Dzisiaj kompletnie jest to w ogóle niemożliwe. Zmieniły się też takie normy społeczne życia w pracy, życia w biurze. To oczywiście nie jest związane wyłącznie z reklamą, ale w ogóle wówczas tak się pracowało. Ponadto, no cóż, do klienta się szło z prezentacją. Wymyślała agencja pewnego rodzaju koncepcję kampanii, wówczas kreatywny, rysował i ja mówię naprawdę rysował kredkami mazakiem, rysował koncepcje, wyklejało się takie um... Boardy, takie kartoniki, kartoniki zwane tak bordami i się je pokazywało, a ja jako opiekunka klienta też ustaliłyśmy zwana z angielskiego accountem przygotowałam pre prezentację i wówczas te prezentacje drukowało się na igłowej drukarce proszę państwa i wpakowało w takie folijki. Ja tego nie umiem lepiej wytłumaczyć. Miało się tej grubości segregator, w którym po kolei musiały być wydrukowane folijki i na tej wielkości rzutniku z lampą, tę prezentację się prezentowało. Te foliki miały to do siebie, że były śliskie, więc potrafiły się wymknąć w taksówce, potrafiły się rozsypać po całym. Po całym stole, także na, na prezentację do klienta jechało się z gigantycznymi segregatorami ciężkich i hiszpańskich folijek oraz z bordami, czyli kartonami, na które były przyklejone m, prezentacje m, m, koncepcji kreatywnych, m, layouty, projekty reklam m, czy scenariusze. Także to było dosyć m, dosyć zabawne. Nie było internetu, to jest jedna rzecz, a nie było nawet komputerów osobistych. Zatem ja pamiętam czasy, słuchajcie, kiedy na Moliera w i Sachi, Sachi są wczesne lata 90., w piwnicy pojawiły się trzy PC. Pecety. pecety personal computer nie były personal, dlatego że były trzy. W związku z czym były listy, kolejki, kto do tych komputerów miał dostęp, żeby napisać na przykład tak zwany contact report, czyli raport ze spotkania z klientem. Byliśmy wszyscy bardzo podekscytowani, że możemy uczyć się pracy z komputerem, a polegało to na tym, że pisaliśmy po prostu w Wordzie. Tak? Po czym uczyliśmy się PowerPointa, Excela i różnych innych bardziej skomplikowanych programów, oczywiście z czasem. Natomiast to było. To trudno sobie w ogóle dzisiaj uwierzyć. Contact Report drukowało się na drukarce, po czym wysyłało się go faksem, który czasami przechodził, czasami nie, świergoląc przy tym potwornie, zacinał się. No to, to są absolutnie przygody, wszystko trwało 17 razy dłużej oczywiście, ale robiliśmy kampanię, robiliśmy je na czas. Kasety były wysyłane do telewizji kurierem i emitowane. Bety. Tak, bety oczywiście, bety, po czym były zgrywane bloki reklamowe, montowane. Tak, to ja taki słowotok mogę z siebie wyrazić, ponieważ to naprawdę jest w, z perspektywy tego, jak dzisiaj pracujemy, to jest w ogóle niewyobrażalne. To jest niewyobrażalne, że cokolwiek udało się zrobić, otóż się udało, bez, bez technologii. To jest też postęp technologiczny. Ale wspomniałaś o trzech PC-tach w piwnicy, tak, ale też wiem skądinąd, że były również maszyny do pisania. Nie wiem, czy w ogóle były? ktoś e, może sobie wyobrazić, że można było pracować w agencji reklamowej globalnej na maszynie do pisania. To raczej to jest takie, że to się stawia na, w szafce, w, okay. prawda, jako taką antyk, że ładnie wygląda. Ponieważ <śm> pracowało nas wtedy kilkanaście osób, nie pamiętam dokładnie ile, były trzy komputery, które nie były personal, tylko były w piwniczne, Był również sprzęt taki, maszyna do pisania. Nigdy nie zapomnę tego. Ta maszyna stała na recepcji, w której pracowała korzonka, która była recepcjonistką, przyjmowała telefony. Tam był ruch kurierów potworny, ponieważ to wszystko tak. było wysyłane kurierami, bo nie było technologii, żeby wysyłać dane czy cokolwiek innego. I wówczas... Wioleta Rosołowska, pozdrawiam cię serdecznie, WioLu. Aktualna prezeska L'Oreala na rynek austriacki i niemiecki. Była media menadżerką i pisała media plany, proszę Państwa, na maszynie do pisania i wysyłała je faksem. Takie to były czasy. No i potem z tym doświadczeniem z agencji poszłaś do klienta. Tak. I już zaczęłaś swoją karierę w marketingu. Dzisiaj jesteś mocno rozpoznawalną dyrektorką marketingu zasiadasz w żyli wielu konkursów m.in. EFI mhm. jesteś członkiem zarządu członkinią zarządu za projekt, tak? <laughs> członkinią zarządu i polska tak. jak ta twoja wiedza doświadczenie z agencji przełożyła się potem na pracę po stronie klienta mhm. no i jakby jak Obserwujesz tę zmianę przez te kolejne lata, mhm. co się wydarzyło, jak się zmieniło. Y no to właśnie jakie masz refleksje patrząc wstecz, bo na co dzień w tym biegu dzisiaj, dzisiaj jesteś przyzwyczajona do tego, że masz dwie komórki, słuchawki w kształcie szminki, wszystkie te fantastyczne nowe technologie, mhm. to no, rzadko jest pewnie moment, żeby tak usiąść i sobie powspominać tak. i popatrzeć jak to się wszystko zmieniało, jak marketing się zmieniał, tak. jak komunikacja się zmieniała. Czy to, 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 to słuchaj, to jest, to jest szereg aspektów. Jeden aspekt jest taki, oczywiście taki aspekt rewolucyjny, że tego myśmy naprawdę w tej chwili w, 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 wówczas zmieniali świat, wówczas bardzo głośno i, i, i z impetem się dyskutowało o reklamach, czego dzisiaj, no być może w tej chwili też o niektórych kontrowersyjnych kampaniach dyskutuje się szeroko, ale to była e, zmiana absolutnie taka, powiedziałabym, pop kultury nawet przez reklamę. E, i myśmy żyli pracą. To było też coś takiego, że była zmiana ustrojów w Polsce. My wchodziliśmy w dorosłość, bo byliśmy bardzo młodymi ludźmi. Zatem, all-nightery, wybacza anglicyzm, były normą. Tak? Czyli, że się przygotowywało na rzeczonych slajdach, drukowanych, o których przed chwilą powiedziałam, w folikach, prezentacji, że się po prostu pracowało całą noc. Rano szybki prysznic w agencji był i do, na prezentację do, do klienta, po czym, po czym życie towarzyskie uprawiało się. Też razem. Ja do dzisiaj mam wiele przyjaźni, no my między innymi znamy się z tamtych czasów, A do dzisiaj mam wiele serdecznych relacji z ludźmi z branży. Wydaje mi się, że dzisiaj w takim aspekcie towarzyskim już być może tak nie jest, że, że pracujemy tak blisko, czy mamy tak serdeczne relacje. Oczywiście to się zdarza, ale niekoniecznie. Zmieniło się tak wszystko, że nawet nie wiem od, od czego zacząć. Dla mnie taką drogą przejścia, ja tam po prostu Propozycje pracy od, od klienta. No tak to tak się zdarza, mhm. że, że klient proponuje człowiekowi z agencji pracę u siebie. Mi się wydawało, że ja wszystko wiem, przechodząc z agencji na stronę marketingu i że generalnie, no proszę Państwa, no wiadomo, że wszystko wiem, pracując w dużej agencji, robiąc kampanię, po czym jest taki absolutnie, totalnie zimny prysznic, z którym się człowiek zdaje sprawę o matko. A ten marketing to jest kompletnie dużo więcej dużo szerzej i dużo e, inaczej mhm. niż tylko reklama, nie ujmując nic w reklamie. Reklama jest jednym z elementów, oczywiście komunikacja marketingowa marketingu, ale ja przeszłam do Henkla, pracowałam nad, w, no, w FMCG, takim gigantycznym koncernie FMCG, gdzie t, ten aspekt biznesowy jest zupełnie inny, więc uczyłam się kolosalnie innych rzeczy, już mając komputer osobisty na biurku, więc to był ten, ten postęp. Natomiast pytasz też o te relacje. Ja myślę, że dlatego, że 148 lat temu pracowałam w agencji reklamowej. Od tamtej pory zawsze pracowałam. Traktuje agencje z szacunkiem, z należytym szacunkiem. Traktuje agencje domy mediowe, agencje PR, bo to wszystko mhm. jedno mówię o ekosystemie takiej komunikacji marketingowej jako partnerów biznesowych, bo to są bardzo ważni partnerzy biznesowi, nie tylko ze względu na wiedzę czy intelekt, ale również na to, że jest ten dystans spojrzenia agencji. Agencja zawsze będzie miała trochę większy dystans niż człowiek siedzący w, w danego producenta w danej marce i to jest cenne. Ważne i potrzebne. I to mi zostało do dzisiaj. Tak samo traktuję dzisiaj agencje, domy mediowe, jako bardzo ważnego, bardzo bliskiego partnera, który ma ten dystans, który ja bardzo cenię. Powiedziałaś sporo o uczyłam się. Tak, tak. Wszyscy się uczyliśmy. Tak. Ale jak się dzisiaj zastanawiałam, przygotowując się do naszej rozmowy, właśnie nad tym, skąd myśmy się uczyli, mhm. to taka naszła mnie myśl, że w zasadzie uczyliśmy się w boju. Tak, absolutnie. W zasadzie no, y, zdarzały się szkolenia w tych dużych organizacjach. Mm -hmm zdarzały się szkolenia, zdarzały się wyjazdy na szkolenia zagraniczne. Tak. Wtedy rzeczywiście tą wiedzę można było czerpać gdzieś z zachodu. Natomiast no, dostępu do wiedzy, podręczników i tak dalej nie było. Uczyliśmy się od siebie nawzajem tak. i uczyliśmy się tak naprawdę na własnych błędach. No dzisiaj jest mnóstwo y, case'ów, na których się można uczyć. Jest mnóstwo też warsztatów, szkoleń, webinarów, konferencji. Tak. Ten świat biegnie nieprawdopodobnie do mnie do przodu i w zasadzie no, codziennie możesz uczestniczyć w jakimś wydarzeniu, jakiejś konferencji, mm. jakimś szkoleniu, w, na którym no, tą wiedzę można pozyskać w mniej lub bardziej prosty i przystępny sposób. Mm -hmm. No a wtedy po prostu, jak to mówią górale, jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. Tak. Tak, tak byłam taką anegdotę, którą podzielę się z Państwem, mianowicie. Wówczas pracując w Sacy, zostałam wysłana do, na Cambridge University na takie szkolenie, właśnie organizowane nomen, nomen, przez IA, którego dzisiaj jestem członkinią zarządu, więc to, to, to śmiesznie się za, zatoczyło. I tam wygrałam, um, zostałam uznana za Best Delegate Award, czyli najlepsza delegatka na to szkolenie, jakkolwiek to lepiej można powiedzieć. Dzisiaj z perspektywy czasu myślę, że to było taki swoistego rodzaju ukłon może do osoby z Europy Wschodniej. Wówczas byłam absolutnie dumna, do dzisiaj jestem dumna, ponieważ to wymagało ode mnie dużo wysiłku, tam robiliśmy różnego rodzaju case'y i tak czułam, że należy do tego lepszego świata i że, i, i że właśnie ta praca dała mi też szansę taką, żeby pojechać do tego Cambridge, wziąć udział w takim, to było kilkudniowe szkolenie, po czym wygrać, no bardzo prestiżowo wą nagrodę, ponieważ nam się bardzo chciało, Marta. To pewnie też to, 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 to masz w sobie, że mi się chce do dzisiaj. To jest może kwestia bardziej mojej osobowości niż na początku lat 90., ale że nam się chciało i uczyć z takich, no, no to oczywiście była wyjątkowa sytuacja, to szkolenie w, w Cambridge, ale uczyć od siebie nawzajem, uczyć się od naszych um, szefów. No moimi szefami byli wyłącznie cudzoziemcy, ponieważ w Polsce nie miało. Być, skąd pozyskiwać tej wiedzy, ponieważ reklamy nie było. Myśmy ją tworzyli, zatem uczyliśmy się z jednej strony w boju, to co powiedziałaś, czasami popełniając większe lub mniejsze błędy, z drugiej strony od kolegów i koleżanek z. Z zachodu. Ja miałam szefa Irlandczyka, miałam szefa Amerykanina, miałam szefa Brytyjczyka, David Williams, pozdrawiam cię serdecznie, który do dzisiaj mieszka, mieszka w Warszawie. Więc to było takie uczenie się trochę on the job, takie w, w, w codziennej pracy od szefów z zachodu i... Raz na jakiś czas różnych um, konferencji um, czy szkoleń. Dzisiaj tych szkoleń, konferencji jest mnóstwo, też trzeba bardzo być ostrożnym, dlatego że jedne są bardziej wartościowe, drugie mniej wartościowe, a ponadto um, musimy też być ostrożni, żeby nam się głowy nie przegrzały, dlatego że jesteśmy tak przebodźcowani dzisiaj. I to nie tylko wiedzą, bo to jest kompetencja przyszłości absolutnie, że musimy się uczyć cały czas, dlatego że świat tak często szybko podąża do przodu. Jest Taki postęp technologiczny, że musimy nadążać, ale, ale jakoś wybierać tę jakość. Twoja konferencja CMO Summit jest, jest fantastyczna, ją gorąco polecam tutaj, korzystając z okazji, <gry> będąc u ciebie y, 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 i mówiąc o konferencji. <gry> Powiedziałaś o szefach. Tak. Miałam szefa y, takiego, miałam szefa takiego, miałam szefa takiego. Do dzisiaj mamy serdeczne relacje. Mamy tak? takiego szefa, szefa, szefa. Ja tutaj bardzo y, staram się używać, w, mówiąc o tobie, y, słowa y, gościni. Tak. Aczkolwiek przyznam, że nie przychodzi mi to łatwo, bo jakby przez tak zwane zasiedzenie przyzwyczajenie... Z przyjemnością mogę dać argumentacji, dlaczego jest to ważne. Nie wiem, czy o tym chcesz rozmawiać, ale... Chcę zapytać się, ponieważ poza tym, że jesteś marketerem, kobietą marketerką. Bar marketerką, no widzisz, kobietą bardzo czynną w branży komunikacji marketingowej to również jesteś bardzo czynna społecznie mhm. w tematach feministycznych. Mhm. Działasz w organizacjach takich jak Vital Voices, mhm. jesteś mentorką, mhm. wypowiadasz się często na różnych konferencjach i wydarzeniach mhm. w mediach na temat właśnie roli kobiet, mhm. pay gapu tak zwanego, czyli różnic płacowych i sama prowadzisz bardzo fajny podcast, inspirujący i ciekawy, skierowany do kobiet. Tak. I twoimi gościniami są kobiety? Tak. I ja Cię chciałam zapytać, ponieważ nawiążę do tego, że właśnie powiedziałaś szefa, 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 to byli to bo byli to mężczyźni, mhm. i chciałam się Ciebie zapytać, jak z perspektywy tych wszystkich lat, tych trzech dekad, widzisz y, zmianę roli kobiet w branży marketingowej, w branży reklamowej? Bardzo ciekawe pytanie. Dziękuję. Tak, jestem feministką, i dla mnie jest to ważne, ponieważ społeczeństwo składa się z 50% z kobiet i mężczyzn, i uważam, że tak samo powinno być w biznesie, również na wysokich stanowiskach i również w branży komunikacji marketingowej. Ja widzę w tej chwili w branży komunikacji marketingowej bardzo wiele. W fantastycznych kobiet, które robią ogromne kariery, zarządzają gigantycznymi firmami, spółkami z naszej branży. Izabela Abrykiewicz, chociażby tak spontanicznie pierwsza osoba, która przyszła mi do głowy, pozdrawiam cię serdecznie, Iza. Więc nie... Nie wydaje mi się, że ta branża jest zmaskulinizowana. Wydaje mi się, że, że nam kobietom jest trudno, w każdej branży szczerze mówiąc jest trudniej i szereg jest przyczyn tego. Natomiast dlaczego ja powiedziałam o tych, o, o tych szefach? Ponieważ wówczas byli to mężczyźni. To Ciekawe pytanie. No, byli to ekspaci, mężczyźni, nie było kobiet. Myśmy się uczyli, e, i kobiety, i w, mężczyźni, wówczas e, te, te, tego warsztatu tak naprawdę i rzemiosła reklamowego od tych e, przyjezdnych zachodu, którzy te wzorce po prostu mieli skąd, e, skąd czerpać. Natomiast wtedy, wtedy ja kompletnie nie czułam jakiejś dyskryminacji ze względu na płeć. E, absolutnie żadnej. Wydaje mi się, że to była bardzo nowoczesna branża i do dzisiaj, e, i do dzisiaj jest. Ponadto branża komunikacji marketing też kreuje gusty i odpowiada na insighty, wybaczcie Państwo, na potrzeby konsumentów taki trochę żargon tutaj, i też. Powinniśmy być ostrożni i powinniśmy być odpowiedzialni w tym, jakie reklamy tworzymy. Ja to mówię jako marketerka, ale również twórcy, twórcy reklamy, po to, żeby właśnie nie dyskryminować, jeżeli już przechodzimy na taką bardziej poważną nutę. Tak, to, to, to w zasadzie to było moje kolejne pytanie, <noise> bo. Yy... Na pewno bardzo zmienia się wykorzystywanie pewnego rodzaju stereotypów na temat roli kobiety i mężczyzny mhm. w domu, w rodzinie, w ogóle w społeczeństwie. Ja to też obserwuję, będąc członkinią Komisji Etyki Reklamy i arbitrzynią. Arbit Terką. Tak, Arbiterką. Bardzo się uczę, naprawdę. I rzeczywiście na przestrzeni tych ośmiu czy dziewięciu lat, kiedy mam przyjemność zasiadać w Komisji Etyki Reklamy, tych skarg właśnie dotyczących dyskryminacji płciowej czy takiej stereotypizacji no jest mniej widać że to się zmienia ale one ciągle się zdarzają ale czyli się ciągle, ciągle branża jest... branża ciągle jakby do tego się odnosi i tak jakby trochę nie czuła że to jest po prostu nie okej okay. Tylko ciekawe, czy jest mniej dlatego, że ludzie mniej zgłaszają, czy po prostu jest mniej złych reklam? Ja myślę sobie, że, że jest mniej złych reklam, tak, tak bo myślę. świadomość jest coraz większa. Ludzie zgłaszają bardzo zdarzają, dużo i, niestety, i rzeczywiście tak. ludzie zgłaszają bardzo dużo y, skarg. Nie hmm. wszystkie te skargi są zasadne. Ja z tego miejsca zachęcam, jeśli oglądają nas osoby, które na przykład są zaniepokojone jakimś przekazem reklamowym, to zachęcam do, tak, zgłaszać, do, do wysyłania tak. do Komisji Etyki Reklamy, do mhm. Rady Reklamy skargi, bo my po to jesteśmy, żeby to tak. oceniać i tych klientów i agencje ganić i tak. prosić o to, żeby I taki przekaz na został na tak, tak, oczywiście. Czy Zdarzają się skandaliczne reklamy, Marta? Zdarzają się nadal seksistowskie... Y no w złym obyczaju i to dobrze że ludzie to zgłaszają. Ale się zmieniło na lepsze. No, bo ja rozumiem, tak. że Ty jesteś wyczulona na tym punkcie. Znaczy, ty Bardzo to, na to zwracasz uwagę. Jestem wyczulona, jestem świadoma i staram się po prostu w moich mhm. działaniach takich społecznych, niezawodowych również wpływać na rzeczywistość i, mhm. i minimalizować mhm. jakąkolwiek nierówność i dyskryminację. No, oczywiście dla mnie jestem feministką, jest to coś, co koszula bliska ciała, Działam społecznie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn. I w, w każdym aspekcie również w, w reklamie. No, 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 były takie reklamy, które. Pff, Wiesz, no, marzeniem kobiety naprawdę nie jest wypranie skarpetek męża. Naprawdę nie jest. I, i, i pokazywanie tego typu e, komunikatów w reklamie mhm. jest po prostu szkodliwe, jest e, absurdalne i, i kłamliwe. Już takich reklam e, nie róbmy. E, nie róbmy i, 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 i nie robimy zresztą, myślę, już jest ich, jest ich mniej. Natomiast to byłoby ciekawe zobaczyć. Ja to zrobię, Marta i Tobie to wyślę. E, reklamy w danej kategorii. Kategorii na przykład środków piorących, proszków do prania przez lata. Bo mi się wydaje, że ten wzorzec kobiety też się bardzo zmienił. Myślę, Zmienia że to może być ogromnie, ciekawe. Tak. Tak. Ale jeśli jesteśmy przy temacie zmiany, to jeszcze chciałam wrócić do zmiany i, i tej zmiany, która się w marketingu i w komunikacji Nie. zadziała przez te 30 lat, w których jesteś na, na rynku. Jakbyś takie kroki milowe albo jakieś takie najbardziej po prostu yy, Istotne rzeczy mogła wypunktować i mhm. powiedzieć, jak one też wpływają na Twoją pracę jako marketingowca. No, technologia, technologia i technologia. To będą te trzy y, kroki. Y, oczywiście technologia jest pojęciem bardzo szerokim, natomiast no, proszę Państwa, kiedy ja zaczynam, była telewizja polska i telewizja polska. W tej chwili y, mamy taką fragmentaryzację, i to jest, znowu to, to idzie za technologią, taką fragmentaryzację mediów i miejsc, w tym mediów społecznościowych. Y, gdzie konsumenta musimy złapać jako marketerzy, że to jest zupełnie inne podejście do komunikacji marketingowej. Więc technologia, po pierwsze, że komunikat nie jest już tylko wysyłany przez marketera, tylko są media społecznościowe, więc jest dialog z konsumentem, marki z konsumentem. I to dialog otwarty. Na mediach społecznościowych konsument może wykrzyczeć albo powiedzieć: Generalnie, wszystko i jeszcze więcej. Mhm. Marka musi na to y, zareagować. Fragmentaryzacja konsumpcji mediów i urządzenie, na których te media konsumujemy. Konsument w tej chwili tu ogląda telewizję, tutaj pisze do ciebie y, y, SMS do, do osoby bliskiej i jeszcze zerknie na medium społecznościowe. To jest nieprawdopodobne pozyskać atencję konsumenta w tym y, takim y, zintensyfikowanym świecie ale to wszystko pod koniec dnia łączy się w jedną myśl, która jest moim zdaniem uniwersalna od 30 lat, czyli wyróżnij się lub zgiń, żeby komunikat reklamowy czy żeby pozycjonowanie marki było dla danego konsumenta po prostu istotne. Tak relewantność kiedyś mówiło dobrze, słowo de facto ma to samo znaczenie. Natomiast moim zdaniem dużo trudniej dzisiaj jest robić marketing, dlatego że bardzo duża część marketingu to jest też taka analityka. Czyli kiedyś to się robiło i to jest absolutnie autentyczne. Ja kiedyś liczyłam e, dystrybucję ważoną, szamponu szałma na przykład w Henklu na kalkulatorze. Słuchajcie, po prostu liczyłam rzeczy biznesowe na kalkulatorze. Mm, no dzisiaj są różne systemy e, CRM-owe. No już nie, nie będę wymieniać tych systemów, jest mnóstwo, są firmy całe, Salesforce, które robią e, automatykę marketingową, i cały ten martek e, istnieje ogromny. Ale znowu, czyli zatoczyłyśmy koło tą rozmową. tak, To jest technologia. Czyli kolosalną zmianą, z jednej strony ułatwieniem jest technologia, z drugiej strony takim trochę onieśmielającą domeną w, w biznesie czy w marketingu jest, jest technologia. Ja pamiętam tą anegdotę, może opowiem. Był rok bodajże 2005, ja pracowałam wówczas jako dyrektorka marketingu lotu, Polskich Linii Lotniczych Lot. I mieliśmy taką dyskusję wewnętrzną, czym jest sens otwierać konto na Facebooku lotu. I, I proszę Państwa, to była, to była autentyczna dyskusja, czy po co to robić w ogóle, czy robić, czy nie robić. Dzisiaj jednym z głównych kanałów obsługi klienta, nie tylko komunikacji marketingowej w sektorze linii lotniczych, jest, abstrahując od pandemii oczywiście, i, i są media społecznościowe, gdzie się po prostu zajmuje całym doświadczeniem konsumenckim. Jest to świat kolosalnie się zmienił, ale wówczas było zastanowienie, czy jest sens, czy nie ma i w ogóle po co to. Czyli technologia, technologia, technologia Absolutnie. i... Cały czas się uczymy, oduczamy i uczymy od nowa. Tak, no nie chciałabym cytować tej klasyka, ale, to, ale trochę tak wyszło. No właśnie, więc trochę tak, tak. trochę tak wyszło, tak. I to jest to nadążanie, i to kompletnie nie ma znaczenia od tego, jakie mamy, jakie mamy doświadczenie, Marta, bo ja mam doświadczenie długie, duże, ponieważ jestem dojrzałą osobą, która spędziła wiele lat w, w naszej branży. Natomiast osoby, które dzisiaj zaczynają karierę zawodową i mają ten entuzjazm i ten brak pokory, który ja kocham, bo to jest takie młodzieńcze waleczność, tak samo my się musimy uczyć tej technologii, która się... Zmienia w czasie rzeczywistym. My w tej chwili rozmawiamy kilkanaście minut, i ja ci gwarantuję, że już powstały nowe rzeczy. To jest zupełnie niebywałe i fascynujące zarazem. Obyś żył w ciekawych czasach. Absolutnie. Ale każdemu zadaję to pytanie, za czym tęsknisz z tamtych czasów? Czyli z początku hmm. reklamy, z początku swojej kariery w, w branży. Z lat 90. wczesnych. Tak, ja wiem, wczesnych lat 90., proszę Państwa, tak. Ja tęsknię za bardzo wieloma rzeczami, ale z drugiej strony myślę, że też od nas zależy, czy te rzeczy, za którymi tęsknimy, będziemy kontynuować, czy nie. Ja tęsknię za takim, taką myślą, że, że, że tworzymy rewolucję, że, że robimy coś nowego zupełnie i że zmieniamy świat, ponieważ dzisiaj technologia, 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 trochę zmieniamy świat inaczej, czyli zmieniają te technologie. Tęsknię za, i to pewnego paradoks za życiem towarzyskim, takim branżowym. Oczywiście odbywają się różnego rodzaju eventy branżowe. Wspaniała gala EFI, która miała miejsce w tym roku ponownie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej. Natomiast w zeszłym roku dostałam z zespołem i agencjami Złote EFI, które odbieraliśmy w kameranie online. Więc mhm. trochę tęsknię za takim życiem, kiedy z pasją rozmawiamy o pracy, która sprawia nam radość. I niesie nas dalej. Może za tym trochę tęsknię. Tylko nie wiem, czy to jest kwestia wieku, czy kwestia czasów. Ja bardzo lubiłam tamte czasy i wspominam je znakomicie, ale lubię również współczesne światy, czasy i, i lubię swoją pracę i swój zawód. Uważam, że jesteśmy fajnym środowiskiem i fajną branżą. I jeżeli mogę Państwu coś polecić, to pracujcie i róbcie rzeczy, które kochacie. Bo wtedy nie spędzicie ani jednego dnia w pracy, cytując klasyka. Natomiast to naprawdę. Łatwiej jest mieć sukces zawodowy i spełnienie zawodowe, jeżeli się robi coś, co się absolutnie kocha i ja to mogę powiedzieć o sobie. Dorota, wspaniale było z Tobą powspominać. Trochę się przeniosłam też w tamte czasy, właśnie, maszyny do pisania no tak? tych folii. Ja akurat flamastrami na tych foliach pamiętam, tak? że prezentację ja robiłam na flamastrami i kiedyś. Się tak, dotknęłam ręką to, i niestety się rozmazało i był dramat, bo potem na prezentacji to bardzo źle wyglądało, a mój ówczesny dyrektor kreatywny był bardzo wielkim estetą i bardzo przykładał wagę wielką do detali, do tego, żeby wszystko było pięknie na no, tutaj takie po prostu Pomazane foliki. Tak. No ale takie były czasy i o tych czasach rozmawiamy w programie reklamiara, i jestem bardzo zadowolona, że mogłyśmy razem sobie trochę posłominać. Pięknie Ci dziękuję. Ja dziękuję uprzejmie wspaniały program. Gratuluję pomysłu. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję Dorota i dziękuję Państwu i zapraszam oczywiście do śledzenia nas i oglądania kolejnych odcinków reklamiary, a jeśli ktoś nie obejrzał poprzednich, to również zachęcam, bo wszystkie były niezwykle interesujące. Do zobaczenia.